Siemanko, właśnie zostało wygłoszone orędzie, że wszyscy mają mieć od jutra wolne. No i niestety, no, ja na pewno będę miał wolne, bo już się o tym dowiedziałem. Więc zobaczymy, mam nadzieję, że to nie potrwa długo, bo nie będzie wesoło. Jutro się czegoś więcej dowiem, jak to w ogóle będzie dalej wyglądało w mojej sytuacji. Ale widzicie, no niby w orędzie było, że wszyscy mają mieć wolne, ale z tego co się dowiedziałem, to normalnie jutro i cały czas jest, znaczy cały czas. Na pewno jutro, a jak długo to potrwa, czy to będzie trwało tydzień, czy miesiąc, czy ile, że normalnie sklepy będą nadal otwarte, czyli normalnie pracownicy sklepów nadal będą pracować, jednak nie będą mieli tego wolnego, mimo że w orędzie było mówione, że wszyscy mają mieć wolne, wszyscy mają siedzieć w domu, że jak ktoś gdzieś wychodzi, nie wiem, to tylko dwie osoby, żeby nie było jakichś zgrupowań żadnych. No ale widzicie, do sklepów jednak ludzie nadal będą chodzić, pracownicy nadal będą do sklepu, do swojej pracy iść. Takie rzeczy jeszcze jak banki czy szpitale też oczywiście będą tam ludzie nadal pracowali. Policja też oczywiście, bo oni będą też w miarę pilnować, żeby na ulicy nie było jakoś za dużo ludzi, żeby tych zgrupowań nie było jakby takich za dużych. Tak jak już mówiłem, maksymalnie dwie osoby. No i zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak długo to ma potrwać i czy z tego tytułu, że jakiś tam wirusik panujący sobie tutaj nie pozwala nam pracować. Czy będziemy mieli jakieś pieniądze od rządu, czy skąd tam w ogóle? No, a jeżeli by się okazało, że jakieś pieniądze będziemy mieli, więc nie będzie tak źle. Jeżeli kurczę, pieniądze się skończą, bo nie będzie można pracować, nic nie będziemy żadnych pieniędzy dostawać, to nie będzie za wesoło tak naprawdę. Jeżeli to potrwa długo, to tutaj bardzo dużo ludzi tak naprawdę no zbankrutuje tak naprawdę, no kurczę, co człowiek na przykład tutaj zaoszczędził, to na mieszkanie samo wyda, bo tutaj mieszkanie jest strasznie, ale to strasznie drogie. Jeżeli nie pracujesz przez miesiąc, dwa, to tak naprawdę tracisz bardzo, ale to bardzo dużo pieniędzy, więc nie wiem, jeżeli to będzie trwało długo i nie będzie żadnych pieniędzy, nie będzie żadnych perspektyw, żeby w miarę jakby szybko zacząć z powrotem pracę, to może człowiek będzie musiał wracać do Polski, bo kurczę, jeżeli człowiek ma tutaj tylko siedzieć po to, żeby siedzieć w domu i nie pracować, a wydawać bardzo duże pieniądze na mieszkanie, to lepiej wrócić do Polski i płacić dużo, dużo, dużo mniej za mieszkanie. Wiadomo, w Polsce też by się nie pracowało, ale w Polsce na zamieszkanie, kurczę, wyda się, nie wiem, 1000-2000 zł, a tutaj wydasz, kurczę, 5. To słabo trochę, nie? Więc siedzieć tutaj tylko po to, żeby 5000 płacić, to trochę niefajnie, nie? No ja tam troszkę przerwałem, bo tam sobie ludzie chodzili, to tam nie chciałem ich tam nagrywać, że wiecie, jakieś, żeby nie było, że jakieś sensacje tutaj sobie robię. Autobusik sobie przy okazji przejechał. Ciekawe, właśnie jestem ciekaw, może poszukam o tym informacje, czy od jutra może też metro zatrzymają autobusy? Myślę, że nie, ponieważ no jeżeli niektórzy ludzie mają pracować nadal, tak jak szpitale, tak, policja, sklepy, banki, to przecież jakoś muszą do pracy dojeżdżać, tak? Nie każdy ma samochód, nie każdy ma blisko do pracy, więc myślę, że nadal to będzie jakoś funkcjonowało. Na pewno w jakimś mniejszym stopniu, na pewno nie tak dużo, ponieważ większość ludzi jednak będzie miała wolne, tak? Tak jakieś zwykłe jakieś takie prace, nie wiem, jakieś małe fabryki czy coś, myślę, że takie rzeczy będą pozamykane. No, także bardzo dużo ludzi jednak zostanie w domu, więc też ta jakby komunikacja miejska nie będzie jakoś taka bardzo potrzebna, ale jednak nadal będzie dla niektórych ludzi bardzo niezbędna, więc trochę, dobra, nagmatwałem trochę, ale nieważne. Po prostu powiedzmy tak, że mimo wszystko nadal będzie potrzebna i na pewno jakaś będzie, więc to też dobrze. No i po prostu musimy teraz pamiętać, wiedzieć, żeby tutaj jakichś dużych zgrupowań na ulicy nie robić, a nadal będzie spoko. Mam nadzieję tylko też, że z tą pracą będzie ok. Tak w skrócie, no, dowiedzieliśmy się tego, że dużo, bardzo dużo ludzi od jutra przestanie pracować i to tak naprawdę nic nie można na to poradzić. Takie jest orędzie. Tak zostało to nam przedstawione i nic nie możemy z tym zrobić. I musimy unikać jakichś zgrupowań, ponieważ policja nas po prostu wyśle do domu i tyle będzie z jakichś zgrupowań na ulicy. Dobra, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, że albo niedługo to się skończy, pozwolą nam dalej pracować, albo rząd da nam jakieś pieniądze, żebyśmy mogli po prostu to przetrwać jakoś, bo będzie krucho, naprawdę będzie krucho.
będę was informował na bieżąco. Trzymajcie się, na razie, pa!